Dzień dobry, witam serdecznie. I dzisiaj mam taki dzień, że nagrywam trochę sprzętowych tematów. Dosłownie przed chwilą nagrywałem podsumowanie po 8 miesiącach użytkowania Garmina 1040. A teraz porozmawiamy sobie o, myślę, że nawet ciekawszym urządzeniu, jakim jest Garmin Fenix 7, którego mam na ręce. Także troszeczkę kawki, żeby złapać energii i porozmawiajmy sobie o tym całkiem fajnym zegareczku, którego używam od chyba równiutkich 4 miesięcy, bo kupiłem go w połowie grudnia. No i użytkuję go jako taki codzienny zegarek, jako narzędzie do monitoringu, takie wspierające, porównawcze trochę do Whoopa 4.0, który jest u mnie na ręce, ale już niedługo. O tym porozmawiamy sobie za chwilę. No i co? Zapraszam Cię serdecznie do tego materiału. Pamiętaj o subskrypcji, jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę. Zostaw łapę w górę, zostaw komentarz z jakąś konstruktywną krytyką, odniesieniem się, zadaj pytania, wszystko co Cię interesuje. A jeżeli nie masz nic do powiedzenia, to podziękuj za ten materiał, będzie mi bardzo miło. Lecimy z tematem, zapraszam. Więc słuchajcie, sprawa jest prosta. Fenixa 7 kupiłem w grudniu w ramach, tak samo jak 1040, w ramach wymiany trade-in, trade-up. Wymieniłem ze starego Fenixa trójki. Pierwsze wrażenia odnośnie monitoringu wykorzystania tego zegarka też pojawiły się już na kanale. Teraz mam troszeczkę więcej wniosków i chciałbym je Wam przekazać, bo wiem, że wiele osób, które znajdują się na tym kanale, zastanawia się nad narzędziami do monitoringu, zastanawia się nad uniwersalnymi urządzeniami do trenowania. Także podsumujmy sobie te 4 miesiące z Fenixem 7. Po pierwsze, co powiem, zdecydowanie na dłużej ze mną zostanie. Myślałem, że go sprzedam albo zwrócę po jakimś czasie, ale nie, zostaje ze mną i zaraz powiem dokładnie. Dlaczego? Po pierwsze, przez długi czas nie używałem tego jako głównego narzędzia monitoringowego, o czym wiecie. Monitoringowego mam na myśli monitoring HRV, snu, tętna spoczynkowego, spalonych kalorii i tak dalej. Robię to na co dzień, zajmuję się bardzo mocno HRV i było to dla mnie ważne, żeby porównać sobie Fenixa 7 z Whoopem 4.0, który mi się do tej pory bardzo dobrze sprawdzał. Aczkolwiek przez te 4 miesiące staje się powoli moim głównym narzędziem monitoringowym. Zauważam coraz więcej zalet tego narzędzia, widzę też jego wady, ale nie przeszkadzają mi one na tyle, żeby ufać temu, co mówi mi Garmin. Znaczy ufać, żeby brać te cyferki, które on pokazuje na poważnie. Nie ufam do końca tym wszystkim podpowiedziom, ale jakby pomiary są naprawdę spoko. Ale porozmawiajmy sobie o ogólnych zaletach, dla których kupiłbym ponownie, wydałbym znowu pieniądze na to urządzenie. I teraz pozwólcie, że ja sobie sprawdzę, ile on kosztuje, bo znowu też już zapomniałem. Fenix 7, standardowa edycja, 699 euro, czyli chyba tyle samo co 1040. No znowu z 30% rabatem, fajne urządzenie, trochę wydałem pieniędzy na to. Nie mówię, że jest jakieś tanie, pewnie znajdziecie tańsze zegarki na rynku. Zresztą Fenix 6 działa podobnie, Forerunner 955 też działa podobnie. Będzie nawet lżejszy w użytkowaniu. No ale padło na Fenixa, chciałem Forerunnera, ale padło na Fenixa, bo nie był dostępny Forerunner. No jestem bardzo zadowolony z tego wyboru, przede wszystkim przez ogólny feeling. Ten zegarek wygląda po prostu jak zwykły zegarek. I teraz, czy go założycie do sportowej odzieży, czy go założycie sobie do Adidasów, czy założycie sobie go do koszuli, to wygląda nadal bardzo dobrze. Chyba nie chodziłem w koszuli przez ostatni rok, więc nie ma porównania, mniejsza o to. Ogólny feeling jest naprawdę dobry i podobnie jak z 1040. Niektórzy mogą narzekać, że urządzenie jest dosyć ciężkie. Dla mnie to jest zaleta, z tego względu, że czuję, że to jest porządny sprzęt. Jak dotykacie, to nie jest nic plastikowego, co by tutaj trzeszczało, miało jakieś luzy i tak dalej. Nic tam nie skrzeczy, nie denerwuje i tak dalej. Powinienem mniej mówić i tak dalej. I to, co jest najważniejsze, że pomimo swojej wagi, w momencie, w którym zakładacie go na nadgarstek, to tak jak przy poprzednim Fenixie trójce, który swoje lata już miał, mnie denerwował, tak tego ja praktycznie nie czuję. On naprawdę bardzo fajnie leży na dłoni. Ten pasek jest elastyczny. Nawet jak go zapnę sobie mocno, to jakoś mocno nie ciśnie. I druga sprawa, nie czuć tej wagi, którą on ma.
żeby siedziała na łapie. I naprawdę kompletnie nie przeszkadza. Także mega fajny jest to, że on wygląda dobrze, jak zwykły zegarek, nie rzuca się specjalnie w oczy, że tak powiem, kto ma wiedzieć, ten wie. I tu wielokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, że czasem było mi łatwiej coś załatwić gdzieś w urzędzie i tak dalej, bo ktoś zauważył, że mam Garmina czy łupa. Z łupem to jest jeszcze bardziej specyficzna społeczność związana, więc oni w ogóle jak zobaczą, że masz łupa, to wiedzą, o co chodzi. Ale ogólnie jak ktoś widzi, że masz Feniksa, on ma też Feniksa, to już o, coś biegasz, jeździsz na rowerze, triatlon, może coś tam, sport, porozmawiamy sobie. Dużo spraw idzie załatwić i teraz zaczynam rozumieć, zawsze się śmiałem z tego, że kurczę, po co niektórym ludziom tak chore, drogie rzeczy, jak nie wiem, jakieś super drogie samochody albo właśnie mega drogie zegarki. Może zabrzmi to prostacko i głupio, ale może niektórzy zrozumieją, o co mi chodzi, albo zrozumieją za jakiś czas, za kilka lat, bo ja też do tej myśli doszedłem przez naprawdę dobre kilka lat. Pewne rzeczy materialne dają dostęp do ludzi, do społeczności i do rozmów, których nie odbędziecie bez tych rzeczy materialnych. I to nie zawsze o to chodzi, że ktoś jest snobem i kupuje sobie Porsche, bo nie ma na co wydawać pieniędzy, tylko to Porsche w pewien sposób pomaga mu załatwiać pewne sprawy. I tak samo jest w pewnym sensie troszeczkę z Feniksem, na znacznie mniejszej skali oczywiście, ale coś takiego można naprawdę zauważyć. Druga rzecz, która jest naprawdę ogromną zaletą tego urządzenia i dzięki któremu kupiłbym je ponownie, to jest bateria. Podobnie jak w Garminie 1040, ona jest naprawdę bardzo dobra. I teraz tak, połączony z telefonem, cały czas monitoring HRV, monitoring w nocy saturacji, monitoring tętna, aktywności i tak dalej, powiadomienia z telefonu, czasem gdzieś tam sobie grzebanie w tym zegarku, dwie aktywności w tygodniu na GPS-ie do godziny, dwa tygodnie bez problemu, naprawdę. Dwa tygodnie trzyma ta bateria, to jest wersja bez solara znowu. I to jest dla mnie super sprawa, bo drugim narzędziem monitoringowym jest Whoop 4.0, który jest bardzo fajny, ale z drugiej strony muszę go ładować co 3-4 dni, to mnie bardzo denerwuje, mimo że ładowanie nie jest upierdliwe. No a tutaj o tym ładowaniu w Feniksie 7 zapominam, bo on trzymał po prostu te dwa tygodnie i no, użytkuję go sobie normalnie. To nie jest moje narzędzie treningowe, takie na co dzień, no bo większość treningów robię jednak na rowerze, wykorzystuję do tego licznik Garmin 1040, ale czasem zdarzało mi się pojechać gdzieś tam na trenażerze sobie na tym zegarku, albo do pracy dojeżdżać, albo coś pobiegać, albo jakąś w ogóle inną aktywność zaliczyć, więc w ogóle w tym wideo nie będziemy się skupiać na tym, jak działa GPS, jak działają wszystkie te funkcje treningowe, bo dla mnie to nie jest jakoś super istotne. Rozmawiamy sobie o całokształcie tego urządzenia i ten całokształt jest bardzo dobry, bo po pierwsze ogólny feeling jest bardzo dobry, druga sprawa, bateria, która działa naprawdę długo, sprawnie, fajnie. Trzecia rzecz to jest monitoring HRV i jego cyferki. I teraz tak, jeżeli chodzi o pomiar, sam pomiar, czyli same wartości, bardzo stabilny, dobry, brak kompletny zarzutów. Jedyny minus, jaki ja widzę, to to, że on mierzy HRV jako średnią całonocną, co nie do końca mi się podoba. O tym rozmawiam też w innych materiałach odnośnie monitoringu HRV, ale nie jest to najgorsze rozwiązanie. Fajniej by było, jeżeli bym na przykład mierzył w ostatniej fazie snu głębokiego, tak jak robi to Whoop, no ale dobra, niech będzie. Te wartości, które on podaje, one są po prostu prawidłowe. Porównywane z paskiem ECG, spoko. Naprawdę, działa to bardzo dobrze. Jedyne, co jest problematyczne, to to, że Garmin nie daje żadnego większego narzędzia do analizy tego HRV. W sensie macie w aplikacji możliwość porównania tego waszego stanu, czy jest zrównoważony, czy niezrównoważony, czy bardzo niski, czy podwyższony, czy mieści się w zakresie. Ale po pierwsze, on porównuje to zawsze średnią 7-dniową z waszym baseline'em, a nie dane z danego dnia. A druga sprawa, no są to pomiary całonocne, więc narażony na troszeczkę problemów z interpretacją. Głównie chodzi o to, że pomiar całonocny zazwyczaj jest zaniżony przez to, że w pierwszej fazie spania wasz układ nerwowy się trochę reguluje, w szczególności jeżeli na przykład obijecie się na noc albo mieliście bardzo stresujący dzień, no to ta pierwsza połowa snu nie mówi o waszej regeneracji na drugi dzień, tylko to jest czas, w którym organizm się reguluje jeszcze po poprzednim dniu,
a stan waszej regeneracji obrazuje HRV dopiero z rana. Więc to, co ja bym zalecał osobom, które bardzo chcą mocno zwrócić uwagę na monitoring, to wykonywanie health snapshot, czyli wykonywanie pomiaru danych zdrowia po przebudzeniu z samego rana. Wtedy ten pomiar będzie bardziej uzależniony faktycznie od waszej regeneracji. Ale ogólnie to, jak działa monitoring HRV w tym urządzeniu, no jak dla mnie świetna sprawa. Naprawdę nie mam kompletnie do tego zarzutu, działa to dobrze, pozostaje tylko korzystać. Bardzo dużo to uczy o obciążeniu treningowym, o tym, jak organizm reaguje w jaki sposób na różne bodźce treningowe. Aczkolwiek znowu, tak jak w Garmin 1040, nie brałbym wszystkich rzeczy, które Garmin mówi na poważnie. Tutaj mój przykład, czy przykład moich zawodników, albo mój po prostu aktualny, czyli ja jestem w tej chwili w tygodniu regeneracji, od dzisiaj jest trzeci dzień, jak nie robię żadnego treningu i HRV mi spada. I to jest dla mnie całkowicie normalna rzecz, że HRV mi spada. I teraz jak wejdziemy sobie na wykres, to zauważycie, że ta średnia 7-dniowa zaczyna mi schodzić mocno w dół. I Garmin już powoli wyłapuje, że ja zaczynam być bliżej dolnego zakresu. Jeszcze pokazuje mi, że jest zrównoważone, ale prawdopodobnie jutro, pojutrze pokaże mi, że jest niezrównoważone i będzie sugerował prawdopodobnie odpoczynek czy zadbanie o inne aspekty. I to nie do końca we wszystkich przypadkach będzie się sprawdzało, bo niektóre osoby reagują na obciążenie treningowe wzrostem HRV ogólnie, a w momencie, w którym zdejmujemy tą aktywność taką codzienną, no to HRV zaczyna spadać. Tak jest na przykład w moim przypadku, że kiedy ja nie jestem aktywny w ciągu dnia, moje HRV od razu spada. Kiedy jestem aktywny, moje HRV mocno rośnie. Kiedy wykonam bardzo ciężki trening, moje HRV też mocno rośnie. Kiedy wykonam ciężki trening, taki pośredni, to moje HRV spada. Więc to wielokrotnie mówię w różnych materiałach, że podejście na zasadzie niskie HRV to źle, a wysokie HRV to dobrze, nie jest zbyt rozsądnym wyjściem. Ale tutaj Fenix 7 działa lepiej niż Whoop, bo on pokazuje ten baseline i on nie mówi ci, że to jest 30% regeneracji, czy 100% regeneracji, czy 80%, tylko mówi, czy twoje HRV jest zrównoważone. I to jest istotna informacja, że on w pewien sposób nie premiuje pozytywnie podwyższonego HRV i to uważam za bardzo dobrą rzecz, którą niestety robi Whoop. Czyli w Whoopie, w momencie, w którym moje HRV się bardzo mocno podwyższy w wyniku ciężkiego treningu, to on sugeruje, że jestem super zregenerowany. Garmin tego nie robi i naprawdę za to mu chwała. Bardzo dobra sprawa. Kolejna rzecz, która jest bardzo fajna w tym urządzeniu w kontekście monitoringowym, którą mogę podsumować po tych 4 miesiącach, to jest gotowość do treningu, która jest oceniana w stopniach punktowych od 0 do 100. W tej chwili, jak widzicie, mam gotowość do treningu znakomitą i on tą gotowość do treningu ocenia na podstawie snu, na podstawie czasu odpoczynku po treningu, na podstawie statusu zmienności tętna, krótkoterminowego obciążenia, historii snu i historii poziomu stresu. I tu jest bardzo fajne, że po pierwsze Garmin te wszystkie rzeczy on pokazuje, na podstawie czego podejmuje tą decyzję, czy ty jesteś gotowy, czy nie gotowa do treningu. I teraz to jest fajne, że możecie zauważyć, które rzeczy u was ewentualnie wedle Garmina nie grają. Czyli na przykład widzę, że załóżmy dzisiaj mam wszystko optymalne, ale załóżmy, że nie miałbym optymalne. I patrzę, że dzisiaj sen był świetny przecież. Czas odpoczynku jestem w pełni zregenerowany. Ale okazuje się, że historia snu na przykład jest bardzo słaba, bo ostatnie 5 dni bardzo słabo spałem. I faktycznie to ma pokrycie w rzeczywistości, czyli w momencie, w którym ty masz chroniczne problemy ze snem, czyli na przykład 5-6 dni ostatnie było bardzo kiepskie, a dzisiaj wyspałeś się super, to nie oznacza, że ty będziesz gotowy w pełni do treningu, bo ten dług snu, ten dług regeneracji jest całkiem spory i on się będzie prawdopodobnie przez kilka dni ciągnął i Garmin to fajnie wyłapuje i już wtedy pokazuje troszeczkę obniżoną gotowość do treningu. Znowu zaleta znaczna w stosunku do Whoopa. Whoop większość rzeczy ocenia w stosunku dzień po dniu, a Garmin troszeczkę więcej bierze historii waszej i waszych ogólnych statystyk z ostatniego tygodnia pod uwagę. I to jest naprawdę super, bo bierze pod uwagę trochę obciążenia, poziom stresu, czyli w momencie, jeżeli mieliście bardzo stresujący dzień w ciągu dnia i on to wyłapie, no to też wam pokaże, że dzisiaj może nie jest najlepszy dzień, bo te 2-3 dni ostatnie były mocno stresujące, żeby nie jest najlepszy dzień, żeby cisnąć na maksa.
Także ten training readiness, czyli gotowość do treningu, działa fajnie i pozwala trochę lepiej zrozumieć pewne aspekty waszego treningu, waszej regeneracji i zwrócić uwagę na to, nad czym powinniście popracować. Także te podpowiedzi są naprawdę bardzo fajne i super, że można do tego w każdej chwili poprzez zegarek zajrzeć. Nie potrzeba żadnej aplikacji, tylko budzicie się i możecie sprawdzić sobie HRV, sprawdzić sobie training readiness, sprawdzić sobie sen itd., itd. Świetna sprawa. A jeżeli jesteśmy już przy śnie, to uważam, że mierzy go poprawnie. Jest wiele zarzutów do tego, że Garmin nie mierzy bardzo dobrze snu. No nie powiedziałbym, że on mierzy go jakoś wyśmienicie, aczkolwiek u mnie, w moim przypadku, czas zaśnięcia wyłapuje moim zdaniem wyśmienicie. Czasem jest problem z czasem pobudki. Najczęściej w momencie, w którym nie budzę się na budzie, tylko budzę się sam z siebie i sobie na przykład jeszcze troszeczkę poleżę. Bo w momencie, w którym mamy dzień od poniedziałku do piątku, ja wstaję gdzieś tam koło godziny 6, budzik dzwoni, klikam, wstaję. On wtedy bardzo fajnie to wygrywa. Ale jeżeli jest, nie wiem, sobota, a sobie chcę jeszcze troszeczkę poleżeć, mimo tego, że się obudziłem wcześniej, to czasem troszeczkę przeszacowuję długość tego snu. No plus te fazy, które on pokazuje, one nie do końca wydaje mi się, że są też zgodne. Łup monitoruje to znacznie lepiej. Ale na przykład w łupie czas zaśnięcia jest moim zdaniem częściej problematyczny. Także nie jest to idealny pomiar snu. To, co on tutaj pokazuje, nie brałbym jako pewniaczek, aczkolwiek takie 80% jakości tych danych jest zachowane. Więc wedle reguły 80-20, jak dla mnie naprawdę spoko, w zupełności wystarczające do tego, żeby móc się sugerować tymi pomiarami. A jeżeli czujecie w danym dniu, że naprawdę się mocno pomylił i mocno przeszacował, to będziecie czuli po prostu. To jest z każdym urządzeniem treningowym tak jest. On nie wszystko wyłapie. Nie możecie traktować zegarków, opasek, monitorów aktywności, pierścieni Oura i tak dalej jako totalny wyznacznik. One mogą się pomylić. To są tylko algorytmy, tylko liczby, tylko cyferki. Finalnie liczy się samopoczucie, chodzi o to, żeby te dane, które podają te urządzenia, sobie zestawić z samopoczuciem i podjąć wtedy decyzję treningową. One, te urządzenia mają tylko i wyłącznie pomóc Wam podjąć decyzję. Aha, a jak już mamy taką małą przerwę, to przypominam, zostaw subskrypcję, zostaw łapę w górę, zostaw komentarz. Na tej subskrypcji zależy mi najbardziej, bo im więcej jest subskrybentów, tym docieram do większej grupy ludzi, a im docieram do większej grupy ludzi, tym bardziej opłaca mi się to robić. Są pewne zarzuty, że za często zachęcam do subskrypcji czy do łapkowania w górę. Powiem tak, mam wyłączone reklamy na tym kanale, bo nie moim celem nie jest zarabianie na tym kanale pod względem reklam. Ten kanał powstał po to, żeby promować moją działalność i na tej działalności zarabiam, więc im szerzej docieram, tym więcej klientów do mnie trafia z YouTube'a i dzięki temu potem fajnie sobie jestem w stanie zarabiać na pracy, którą bardzo lubię. Także ta subskrypcja to jest taka forma podziękowania, mam nadzieję, za te materiały i mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Ostatnia rzecz, która jak na mnie jest bardzo niepozorna w kontekście tego, dlaczego polecałbym to urządzenie. Bardzo fajną rzeczą, która się pojawiła w tym urządzeniu, jest pomiar mocy biegowej. I próbowałem dowiedzieć się, jak to dokładnie działa, ten pomiar mocy biegowej. Nie do końca w stanie jeszcze jestem to tak jasno wytłumaczyć. Głównie chodzi o akcelerometr, przyspieszenia, chyba żyroskop i tak dalej, to wszystko sczytuje. To są nadal estymacje. No, pomiar mocy biegowej nigdy nie będzie pomiarem mocy rowerowym, który działa na zasadzie jakichś tensometrów, tylko to wszystko to są estymacje. Jest to fajny bajer. Nie traktowałbym tego jako 100% wyznacznik treningu dla zawodników, którzy skupiają się mocno na biegu, ale jako dodatkowa dana do analizy, w szczególności w triatlonie, gdzie trenujecie już sobie na pomiarze mocy na rowerze i trenujecie sobie to bieganie, gdzie też chcielibyście mieć jakieś dane mocy. Dla mnie super sprawa, naprawdę fajny bajer, bo pozwala, otwiera pewne możliwości analizy i planowania treningu o krzywą mocy, o targetowanie interwałów, o rozpoznawanie tego, w jakim stopniu jesteście zmęczeni, w jakim stopniu jest ta świeżość treningowa, no bo tempo jest często zawodne w wyniku tego, że teren na to wpływa, wiatr, pogoda i tak dalej. Tętno, no to wiadomo, zależne bardzo mocno od dnia, samopoczucia i tak dalej. No a ta moc powinna być w miarę możliwości wyzbyta tych wszystkich czynników środowiskowych. No wiadomo, że pomiar mocy biegowej z nadgarstka, no nie jest wyzbyty tego wszystkiego,
ale potestowałem sobie to troszkę, działa to całkiem sprawnie, działa to całkiem fajne. Jedyne, na co musicie zwrócić uwagę, to jeżeli trenujecie też na rowerze, no to wyznaczcie sobie w tych wszystkich aplikacjach osobne FTP dla biegu i dla roweru, bo to FTP biegowe jest zazwyczaj znacznie wyższe o dobre 100 kilkadziesiąt nawet watów niż FTP rowerowe. Wynika to po prostu z tego, że no te wartości mocy biegowej są wyższe. Co wam powiem? No, fajny bajer. Po prostu rzecz, która mnie zaskoczyła. Tak jak mówię, ja nie używam tego urządzenia treningowego, więc nie będziemy rozmawiać tutaj o tym, jak to wszystko się sprawdza w praktyce pod względem GPS-a, nawigacji i tak dalej. Podejrzewam, że dobrze, bo w 1040 Garminie działa to bardzo dobrze, a jest to urządzenie, które wyszło później, więc soft powinien być na tyle dopracowany, ale jeżeli macie jakieś obiekcje, fajne uwagi na ten temat, to dajcie znać, z chęcią posłucham. No i co? Naprawdę polecam to urządzenie i uważam, że jeżeli chcecie wydać raz pieniądze, a dobrze, na narzędzie do monitoringu, na zegarek, który będzie monitorował codziennie waszą aktywność, czy będziecie mogli na nim uprawiać bardzo różne sporty, nie jesteście konkretnie przywiązani na przykład do roweru, czy do biegania, czy do jakiegoś innego sportu, to serdecznie polecam, bo monitoring na wysokim poziomie, bateria działa bardzo długo. Ogólny feeling, ogólna jakby budowa urządzenia, to jak działa stabilnie, jak ten dotyk fajnie funkcjonuje, jak to wszystko szybko, sprawnie działa, jest naprawdę bardzo dobry. Można się doczepić, że jak na smartwatch, no ma bardzo słaby ekran. No ma bardzo słaby ekran, bo to nie jest typowy smartwatch, to jest urządzenie, które ma służyć do treningu. Najczęściej do długiego, wytrzymałościowego treningu. One są reklamowane dla ludzi, którzy chodzą po górach, biegają po tych górach, biegają nie tylko półmaratony, maratony, ale znacznie dłuższe dystanse, czy uprawiają jakieś ultratriatlony i tak dalej. I to ma działać faktycznie bardzo, bardzo długo. I te ekrany, które są tutaj zastosowane, dzięki temu to robią. Zdecydowanie w momencie, w którym zaaplikowalibyśmy jakiś OLEDowy czy AMOLEDowy ekran tutaj, to ta bateria na pewno nie działałaby tak długo. A zdecydowanie bardzo fajną funkcją jest to, że on jest cały czas jakby włączony, podświetlony. Nie ma tutaj, że musicie wykonać jakiś gest, żeby wam się pojawiło cokolwiek na ekranie, tylko możecie gdzieś tam ukradkiem nawet spojrzeć, widzicie, która jest godzina, możecie sprawdzić pogodę, możecie sprawdzić ciśnienie, możecie sprawdzić, co się dzieje, jeżeli chodzi o powiadomienia w waszym zegarku, bez żadnych gestów, klikania, czymkolwiek, więc naprawdę dla mnie to jest zaleta. Ja nie potrzebuję super pięknego ekranu, czy możliwości rozmawiania przez smartwatch. Ja potrzebuję, żebym nie musiał się martwić o to, kiedy go naładować. I tutaj dokładnie to się dzieje, no bo ładuję go raz na dwa tygodnie, a ze wszystkich funkcji korzystam. Dajcie znać, co sądzicie, jeżeli używacie Fenixa 7 albo podobnych urządzeń. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś porównania do innych rzeczy. I dajcie znać, jakie macie odczucia o monitoringu, jeżeli używacie, bo ja uważam, że działa to naprawdę sprawnie. Jest kilka mankamentów, ale naprawdę dobrze działa Fenix 7 w kontekście monitoringu waszej regeneracji, waszego snu, waszej aktywności. O, i ważna rzecz, w stosunku do poprzednich urządzeń uważam, że został poprawiony algorytm spalania kalorii, który teraz jest dość mocno dokładny. Naprawdę fajnie się sprawdza w moim przypadku, bo widzę to po prostu po diecie, jaką trzymam, po tym, ile chudnę i ile pokazuje mi Garmin. Będąc na takim deficycie 500 kalorii w stosunku do tego, co mówi Garmin, czuję się dobrze i chudnę około pół kilo na tydzień w tej chwili, więc no można powiedzieć, że książkowo. Serdecznie zapraszam do innych materiałów, zapraszam do tej subskrypcji. Dajcie znać, co sądzicie. Czekam na wasze wiadomości, komentarze. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!